To nasza perełka. Na ten moment musieliśmy czekać ponad 40 lat, mówią mieszkańcy niewielkiego Staniszowa w gminie Podgórzyn, którzy doczekali się wielofunkcyjnego boiska sportowego, a także świetlicy wraz z biblioteką i zapleczem socjalnym. Przepiękny obiekt. Naprawdę czekaliśmy bardzo długo i dzięki naszemu wójtowi, pani sołtysowej, mamy kuchnię piękną, bibliotekę. Świetlica tu jest, obiekt, boisko mamy przepiękne. Naprawdę, że jest to, na co tak długo czekaliśmy. Takie ośrodki kultury na każdej wsi są potrzebne. Na każdej wsi są potrzebne. Tu ludność jest w stanie się w tym momencie integrować, spotykać się, bo jeśli tego nie ma, to ludzie nie przyjdą. Mieszkańcy sami zadecydowali, co w tej świetlicy będzie, jak ona będzie wyglądała. Także cała realizacja tego przedsięwzięcia była pod okiem czynnym mieszkańców. I przede wszystkim oni byli, muszę powiedzieć, autorem tego, co dzisiaj tutaj mamy. Choć Staniszów liczy 850 mieszkańców, to prężnie działa tu wiele środowisk. Jest koło gospodyń, jest koło rencistów i inwalidów, każdy coś robi, ale do tej pory gdzieś kątkiem żeśmy się spotykali, coś robili. A w końcu mamy swoje upragnione, powtarzam się, miejsce. Dzieci i młodzież doczekały się miejsca spotkań z prawdziwego zdarzenia. Wielofunkcyjne boisko wraz z oświetleniem zrobiło na nich ogromne wrażenie. To boisko jest spełnieniem naszych marzeń, bo dotychczas nie mieliśmy gdzie uprawiać sportów i po prostu przesiadywać. Boisko na pewno będzie służyć nam przez wiele lat, zapewni nam wiele niezapomnianych wspomnień. Na tym boisku są bardzo fajne warunki. Będziesz tu przychodził? Będę. Wybudowanie wielofunkcyjnego boiska oraz świetlicy kosztowało 1 800 000 zł, z czego 500 000 pochodziło ze środków rządowych.